Dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym vlogmasie na moim kanale i nie będę od razu ukrywać, jest już w 6:30, a ja dopiero zaczynam to nagrywać, ale stwierdziłam, że to jest idealny moment na nagranie już dekorowania mojego pokoju. Jestem naprawdę w wielkim szoku, jak dużo może się zmienić przez rok. Rok temu dekorowałam moje mieszkanie w Poznaniu, 2 lata temu dekorowałam chyba pokój w Poznaniu, 3 lata temu dekorowałam mój pokój w domu rodzinnym. I teraz znowu dekoruję pokój, już nie mieszkanie, ale tym razem w Holandii, więc nie mogę się doczekać. Powiem wam, że troszkę jestem przeziębiona, co pewnie słychać dalej, bo mam kaszel i starałam się też dzisiaj troszkę wyleżeć, żeby być zdrowa na nasz wyjazd, który jest już niebawem i myślę, że stamtąd będą też najlepsze vlogmasy, nie mogę się bardzo doczekać, ale chcę już mieć właśnie taki klimat w pokoju, że jak sobie wrócimy z tych naszych wakacji, to już będzie w pełni czuć te święta w naszym pięknie ustrojonym świątecznym pokoju, więc tak jak wam wspomniałam wcześniej, ja chciałam postawić na dużą ilość lampek, więc kupiłam baterię, ale mój tata był w Polsce i przywiózł mi sporą ilość dekoracji, więc zaraz wam pokażę, co tutaj mam. W ogóle ubrałam sobie sweter, który dostałam od mojej mamy na Mikołaja. Zobaczcie, jaki piękny, taki typowo świąteczny, a ponadto jest taki milusi, że po prostu coś niesamowitego. Ale dobra, jeśli chodzi o nasze dekoracje świąteczne, to powiem wam, że sama muszę to przejrzeć, bo nie mam pojęcia, co tutaj jest. Częściowo powiedziałam mojej mamie, co bym chciała. W tym roku niestety nie będziemy mieć większej choinki, bo nie mamy jej gdzie postawić, ale cieszę się, że dotarła do mnie chociaż ta bardzo piękna, sztuczna choinka, ale w takim ślicznym klimacie. I zobaczcie, mam tutaj cały mur. I myślę, że to wszystko sobie powyciągam na łóżko, ale najpierw zmienię sobie pościel na świąteczną i później sobie powykładam wszystko, więc zobaczmy w ogóle, co tutaj jest. Mamy choineczkę. Pokazywałam wam też w ostatnim filmie Halls Action, tam też kupiłam sporą ilość lampek, jakichś dekoracji. Ponadto w poprzednich filmach pokazywałam wam, co kupiłam, jeśli chodzi o dekoracje świąteczne z Kinklopa. Więc mam już troszkę tych ozdób i wszystko sobie wyłożymy. Nie mogło też zabraknąć w tym roku mojego ludzka, czyli pierniczka, który... No zobaczcie, on jest taki cute i po prostu bez niego święta to nie święta. Mam tutaj jeszcze parę rzeczy, poduszek, ponadto mamy karton ze świątecznymi kubkami, świeczkami. Wszystkie lampki po prostu chcę mieć wywieszone po całym pokoju, jak to tylko możliwe, bo chcę, żeby tutaj było tak... No ja po prostu mam coś takiego, że ja kocham świeczki, kocham lampki i... Tym bardziej na święta daje mi to taki naprawdę świąteczny klimat i myślę, że lampki bardzo dużo dają, bo gdybyśmy mieli nawet cały pokój świąteczny, a nie będzie lampek, to dla mnie to nie ma efektu, więc to jest po prostu według mnie element obowiązkowy, więc bierzemy się do roboty i zapraszam was na taki drugi vlogmas, tym razem dekorowanie pokoju, więc mam nadzieję, że taki film wam się spodoba. Odpalę sobie świąteczną muzykę, bo bez tego nie można dekorować pokoju, to jest po prostu element obowiązkowy. I słuchajcie, ostatnio już w radiu tutaj holenderskim leciały świąteczne piosenki i tak mi się przyjemnie z Maciejem jechało na siłownię, bo akurat leciały świąteczne piosenki, padał śnieg i był już taki klimat, więc coś niesamowitego. Mam do wyboru dwie pościele, albo taką piękną czerwoną. Myślę, że bardziej pójdę w tym kierunku, bo mam czerwone poduszki do tego, ale mam też taką szarą, więc ją może w późniejszym czasie, jak ta się pobrudzi, to tą sobie właśnie ubiorę. Ona jest też w takie jelonki, choineczki, więc tą sobie też schowam na później. A na razie ubierzemy czerwoną świąteczną! Mam, jakie mam poduszki i tak, pierwsza jest z Pepco, wydaje mi się. Kupiłam ją chyba za 20 czy 30 zł, ale ojej, co tu się stało, jakieś się pobrudziło od czegoś, ale to nieważne. Ale muszę pochwalić moją kochaną mamę, bo zobaczcie, jakie ona mi uszyła przepiękne poduszki w zeszłym roku. Tutaj mamy lizaka i takiego cukierka,
więc idealnie to będzie wyglądało i dodatkowo mamy jeszcze taką podusię w tym samym odcieniu, też uszytą przez moją mamę, więc pięknie to będzie razem wyglądało, położę sobie i łóżko będzie zrobione, takie świąteczne. Dobra, rozpakowujemy sobie wszystko i powiem wam, że moja mama zadbała o to, aby w kartonie nic mi się nie pobiło, więc mamy dwa świąteczne kubeczki, które idealnie będą się prezentować tutaj u mnie koło ekspresu. Muszę je oczywiście sobie umyć w takie renifery. Miałam ich więcej, ale stwierdziłam, że nie ma też tutaj co zwozić zbyt wiele. Mamy też bardzo dużo naczyń z mieszkania, które mieliśmy w Poznaniu, bardzo dużo rzeczy już tam zakolekcjonowaliśmy, ale stwierdziliśmy, że na taki jeden pokój nie ma sensu tego zwozić i po prostu poczeka to na nasze jakieś kiedyś przyszłe mieszkanie, żeby się to po prostu nam tutaj nie pogubiło ani nic z tych rzeczy. I tak, mama mi dała też taką przepiękną świeczkę, którą kupiła mi w zeszłym roku i ani razu jej nie miałam zapalonej, bo już nie zdążyłam, dostałam ją na święta i ona jest w kształcie takiej bombki, zobaczcie jaka ona jest przepiękna i pachnie cynamonem, wanilią. No przepięknie, kocham takie zapachy najbardziej, więc no zobaczcie, czy ona nie jest śliczna. I tak, mamy to i teraz będę się bawiła w lampki. Mam raz, dwa, trzy, cztery opakowania takich lampek. Ponadto mam takie lampki, do których też trzeba wsadzić baterie. Mamy jeszcze więcej lampek oczywiście. Kokardy. Widziałam te kokardy też tutaj w Action, ale ja kupiłam sobie je w zeszłym roku i one dają przepiękny efekt, tylko że ten brokat się troszkę rozsypuje, więc myślę, że sobie gdzieś tutaj je popowieszam, na przykład zamiast tego obrazka i tego serduszka powieszę sobie takie kokardy i one dają taki piękny efekt. Mam trzy czerwone i dwie białe, więc to na pewno sobie też wykorzystamy. Ponadto mam lampki, które dają niesamowity efekt, tylko będę musiała się pobawić w rozplątywanie ich. To są takie lampki wiszące, które zwisają, tak wiecie, w taki sposób i nie wiem, gdzie je powieszę. Myślę, żeby może je tutaj na okno powiesić, bo to jest chyba jedyne takie sensowne miejsce, bo nie mam za bardzo tutaj gdzie tego zrobić, a one są też na baterię. Ale one są przepiękne, naprawdę, one dają tak niesamowity efekt. Dobra, to zaraz. I ponadto mam jeszcze jedne lampki na baterię, znaczy na prąd. One są z Pepco. Miałam je w zeszłym roku na choinkę, w tym roku będą wisiały gdzieś. Gdzieś w pokoju po prostu. Jeszcze trzy opakowania właśnie tych mniejszych. Więc lampki podstawa. I biorę się teraz za rozpoczywanie tego i zobaczymy.
skończyłam. Czuję, że jeszcze i tak kupię jakieś rzeczy w Primarku, bo w sobotę wybieramy się na shopping. Nie kupowałam w tym roku dużo ozdób, to naprawdę te z zeszłego roku zrobiły robotę i jest tutaj naprawdę bardzo świątecznie. Myślę, że też te kokardki za mną dają dużo takiego uroku, ale i tak największą rolę odgrywają lampki. Więc tak, dzisiaj taki krótki film, ale mam nadzieję, że też Wam się spodoba. I widzimy się już niedługo w kolejnym vlogmasie. Buziaki. Do zobaczenia!